Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy inflacja szykuje nam nowy szok? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te wszystkie materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który wprowadza plany inwestycyjne, dzięki którym można regularnie inwestować w długim terminie przy zerowej prowizji do kwoty 100 tysięcy euro miesięcznie. Więcej szczegółów link w opisie i w komentarzu. Zapraszam serdecznie, Andrzej Stefan. Czy inflacja szykuje nam nowy szok? Drodzy Państwo, dzisiaj poznaliśmy kilka ciekawych danych makroekonomicznych, na które warto zwrócić uwagę, plus poznaliśmy też bardzo interesujące inne prognozy dotyczące inflacji ważnych instytucji, ale zanim do tego dojdziemy, troszeczkę informacji na temat tego, co się dzieje teraz na inflacji. Dokładnie inflacja na całym świecie osiągnęła swoje apogeum w listopadzie 2022 roku i od tego czasu obserwujemy tendencję spadkową. Efekt bazy właśnie teraz wygasł i z każdym kolejnym miesiącem będzie coraz trudniej utrzymać takie tempo dezinflacji. A jako że temat dezinflacji jest teraz najistotniejszy, najciekawszy, najważniejszy, warto zwrócić uwagę na te czynniki, które w ostatnim czasie podbiły inflację, które doprowadziły do jej wcześniejszego wzrostu w ostatnich kwartałach i warto zwrócić uwagę, czy teraz te czynniki znowu nasilają presję na to, co może wkrótce spowodować, że ta inflacja znowu nam podbije i pytanie będzie uzasadnione, czy inflacja szykuje nam nowy szok. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazywał nam zachowanie światowej inflacji. Drugi wykres pokazuje, że banki centralne na całym świecie, zwłaszcza te duże, zaczynają reagować na te tendencje i obserwujemy presję na to, żeby już w tym roku obniżka stóp procentowych miała miejsce. Proszę zwrócić uwagę, inflacja była na poziomach, które nie były osiągnięte przez stopy procentowe, a to pokazuje, że globalni, światowi bankierzy centralni uważali, że inflacja ma charakter podażowy, a nie popytowy, więc inflacja nie musi być zdławiona poziomami stóp procentowych na poziomie inflacji albo wyższych. No i ta strategia okazała się być skuteczna, co pokazuje zachowanie właśnie światowej inflacji oraz zachowanie inflacji w różnych innych częściach świata. Kolejny czynnik, który spowodował, że mieliśmy do czynienia z inflacją, były ceny żywności. Proszę zwrócić uwagę na to, jak zachowują się globalne ceny żywności, jak bardzo na przestrzeni ostatnich miesięcy one spadają, co oznacza, że ten czynnik w najbliższej przyszłości nie będzie nam podbijał inflacji, więc gdyby się kierować tylko i wyłącznie tym wskaźnikiem, odpowiedź na pytanie, czy inflacja szykuje nam nowy szok, jest negatywna. Kolejny czynnik, na który warto zwrócić uwagę, to był czynnik związany z łamaniem światowych łańcuchów dostaw. I proszę zwrócić uwagę, wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, prowadzą do tego, że ten wskaźnik zaczyna znowu odbijać. Jest on na poziomach bardzo niskich, co powoduje właśnie to, że inflacja przekształciła się w procesy dezinflacyjne i przekształciła się w taki sposób, że zbliża się ona już do celów inflacyjnych najważniejszych banków centralnych. Więc jeżeli tendencje, te, które obserwujemy w ostatnich tygodniach, zostaną zatrzymane bądź też odwrócone, to i ten czynnik będzie sprzyjał tezie o tym, że inflacja nie szykuje nam wcale nowego szoku. Ale jeżeli się okaże, że punkt zapalny Bliskiego Wschodu reaguje i generuje nam ryzyko nowego wzrostu tych presji na rzecz wzrostu łamania łańcuchów dostaw i presji tego wskaźnika na zachowanie inflacji, to oczywiście należy w takiej sytuacji wzmóc oczekiwania na to, że wkrótce tego typu działania odbiją się na światowej inflacji, a zwłaszcza na inflacji w Europie. Kolejny czynnik, na który warto zwrócić uwagę, to jest zachowanie cen surowców. I na tym następnym wykresie widzimy surowce w ujęciu globalnym. Ten wskaźnik jest stworzony przez Goldman Sachs i widzimy, że na przestrzeni ostatnich miesięcy, kwartałów surowce wyraźnie spadły w taki sposób, że testujemy średnią 200-sesyjną, bardzo ważną średnią w ujęciu tygodniowym. Co oznacza, że wkrótce surowce będą musiały wybrać któryś kierunek. Albo tendencja spadkowa będzie miała cały czas miejsce, a w takiej sytuacji będzie to czynnik zachęcający do pogłębienia tendencji dezinflacyjnych na świecie. I w takiej sytuacji odpowiedź na pytanie, czy inflacja szykuje nam nowy szok, będzie też negatywna. Albo też sytuacja będzie dawała nam impuls wzrostowy. I w takiej sytuacji te czynniki nawrotu presji inflacyjnej mogą się pojawić. Sytuacja jest naprawdę binarna,
jedno albo drugie i będziemy wkrótce szukać odpowiedzi na to właśnie pytanie, patrząc na zachowanie głównych cen nośników energii, czyli ropy naftowej i gazu ziemnego. I proszę zwrócić uwagę, ten czynnik związany z wpływem ropy naftowej na zachowanie inflacji w Stanach Zjednoczonych jest widoczny jak na dłoni, chociaż w ostatnim czasie widzimy, że efekt bazy zaczął zanikać i ten bardzo prosty model już nie pracuje aż tak dobrze. Będziemy go oczywiście weryfikować za każdym razem, kiedy dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych będą się pojawiały, a już w przyszłym tygodniu będzie ich kolejna odsłona, czyli dane za styczeń. I kolejny surowiec, na który warto patrzeć, to także cena gazu ziemnego. Jako że dzisiaj poznaliśmy dane dotyczące inflacji producenckiej, ona jest w szczególności bardzo mocno wrażliwa na zachowanie ceny gazu w Europie, to widzimy, że presja na rzecz dezinflacji znowu występuje. Po utworzeniu ekstremum deflacji mamy teraz w grudniu nawrót deflacji poniżej poziomu 10%, czyli deflacja wynosi w ujęciu rok do roku więcej niż 10%. To jest bardzo mocny czynnik sprawiający, że generalnie inflacja na całym świecie wyraźnie spada, ponieważ bardzo podobne zachowanie inflacji w ujęciu producenckim obserwujemy dla bardzo wielu innych gospodarek na świecie. Dane, które dzisiaj pokazaliśmy, pokazały już wyraźnie, że dane jako ścieżka zachowują się tak, jak są najbardziej optymistyczne scenariusze i kiedy zobaczymy porównanie zachowania inflacji względem gazu, bardzo łatwo odczytać, że to właśnie ten czynnik prowadzi dezinflację albo inflację w strefie euro i jest on decydujący o tym, w którą stronę podąży, także inflacja w ujęciu konsumenckim. Na następnym wykresie widzimy inflację producencką w ujęciu dla Polski i dla Niemiec. Widzimy, że one poruszają się w bardzo podobnym kierunku, chociaż efekt bazy nie doprowadził nawet do utworzenia jeszcze dołka na deflacji w Polsce, co widać na tym wskaźniku w tle. Kolejny wykres pokazuje inflację w ujęciu producenckim między Stanami Zjednoczonymi a Europą, w tym wypadku na względem Niemiec. I widzimy, że deflacja jest bardzo mocno obserwowana w strefie euro, w Europie, a w Stanach Zjednoczonych praktycznie nie występuje. To także jest element, który sygnalizuje nam słabość europejskiej gospodarki, o czym warto cały czas pamiętać. I także tutaj widzimy, jaki jest duży wpływ czynnika związanego z gazem, czyli węglowodorów, na trajektorię inflacji. Czyli inflacja o charakterze podażowym związana z zachowaniem węglowodorów, gazu ziemnego i ropy naftowej jest bardzo, bardzo istotna. Więc jeżeli chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy inflacja szykuje nam nowy szok, w takim wypadku patrzmy w szczególności na to, czy są łamane łańcuchy dostaw i to, jak zachowuje się ropa naftowa oraz gaz ziemny. I ja nie bez kozyry bardzo często powtarzam, że dla mnie zachowanie ropy naftowej to jest po prostu wskaźnik wyprzedzający tendencje inflacyjne, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, więc jeżeli ropa naftowa będzie utrzymywała się na niskich poziomach, to procesy dezinflacyjne będą trwały i to będzie sprzyjało wzrostowi gospodarczemu, ale jeżeli ropa naftowa zacznie rosnąć, to znowu nawrócą obawy o to, że szykuje się na nowy szok inflacyjny, nowy ruch wzrostowy inflacji i w takim wypadku możemy oddalić perspektywę obniżek stóp procentowych oraz może mieć to negatywny wpływ na perspektywy co do wzrostu gospodarczego. No i także do tego pytania, czy inflacja szykuje nam nowy szok, odniósł się najnowszy raport OECD dotyczący inflacji oraz wzrostu gospodarczego w tym roku oraz w przyszłym i widzimy, że organizacja spodziewa się, że inflacja będzie spadała względem projekcji, która była w listopadzie przedstawiona, prognozy są ku temu, żeby obserwować mocniejszy spadek inflacji, a jeżeli chodzi o PKB, to w tym wypadku są podwyższane prognozy wzrostu gospodarczego, więc widzimy bardzo silny wpływ procesów dezinflacyjnych na przyspieszenie tempa wzrostu realnego PKB, bo przypominam, realny PKB, ten, który się przedstawia, jest już przedstawiany w taki sposób, że uwzględnia on nam już wzrost inflacji. Drodzy Państwo, więc czy inflacja szykuje nam nowy szok? Moim zdaniem w takim kierunku warto podążyć, szykując i znajdując odpowiedź na pytanie, czy faktycznie tak się stanie. Jest niemożliwe, by kupować zawsze na dołku i sprzedawać zawsze na górce, ale problem inwestowania i budowania portfela w długim terminie rozwiązuje kupowanie regularne, zwłaszcza gdy chcecie inwestować na przykład w indeks giełdowy zamiast w poszczególne spółki.
Można to ułatwić i przyspieszyć, korzystając z planów inwestycyjnych w XTB, gdzie można inwestować nawet zlecając regularne, automatyczne przelewy od kwoty 50 zł co miesiąc, korzystając z 350 ETF-ów. Stworzony przez Ciebie plan inwestycyjny można zasilać przelewami do kwoty 100 tysięcy euro miesięcznie, a XTB nie będzie pobierać żadnej prowizji od handlu. Więcej o planach inwestycyjnych w opisie i w komentarzu. Zapraszam, by zapoznać się z tym bardzo interesującym i korzystnym tematem. Ale poza danymi o inflacji poznaliśmy także wskaźniki PMI. Jeszcze dzisiaj poznamy wskaźnik ISM, na który warto zwrócić uwagę, ponieważ ona pokazuje, co się w styczniu dzieje w stanie takim najbardziej bieżącym, jeżeli chodzi o gospodarkę. I okazało się, że odczyty dla strefy euro były dokładnie takie, jak chciały prognozy. Odczyty dla Wielkiej Brytanii były lepsze, niż zakładały prognozy. No i będziemy obserwować, co się dzieje także dla Stanów Zjednoczonych. Te dane poznamy o godzinie 16. Wskaźnik ISM jest tutaj w szczególności niezwykle istotny. Ale jak czytać wskaźniki PMI ISM? Jak wykorzystać wskaźniki PMI ISM? Drodzy Państwo, odpowiedź na to pytanie kryje się na kolejnych dwóch wykresach. Proszę zwrócić uwagę, jak zachowuje się wskaźnik ISM dla sektora przemysłowego, dla Stanów Zjednoczonych, kiedy będziemy go nanosić na zachowanie spółek cyklicznych względem spółek defensywnych. I widzimy, że na przestrzeni ostatnich lat, za każdym razem, kiedy wskaźnik rośnie, to rośnie także presja na spółki cykliczne, a kiedy wskaźnik spada, to rośnie presja na to, żeby spółki defensywne były, zachowywały się na giełdzie lepiej. No, teraz obserwujemy od kilku miesięcy nawrót do tendencji wzrostowej wskaźnika, co sygnalizuje nam ożywienie gospodarcze w amerykańskiej gospodarce, więc w naturalny sposób lepiej zachowują się spółki cykliczne. I wniosek jest taki, jak wykorzystać wskaźniki ISM PMI, to właśnie jest teraz taki, że obserwując wzrosty tego wskaźnika, można oczekiwać, że lepiej będą się zachowywały spółki cykliczne niż te defensywne. I analogicznie dla wskaźnika PMI, dla sektora przemysłowego, dla strefy euro. Także tutaj warto zwrócić uwagę. Każdy wzrost wskaźnika jest interpretowany bardzo korzystnie dla spółek cyklicznych, a negatywnie dla spółek defensywnych i odwrotnie, kiedy wskaźniki zaczynają spadać, relatywnie słabiej zachowują się spółki cykliczne, a lepiej spółki defensywne. I to jest odpowiedź na pytanie, jak wykorzystać wskaźniki PMI, ISM dla sektora przemysłowego, jak one ładnie korelują z tym, co się dzieje na indeksach giełdowych. Więc odpowiedź na pytanie, jak wykorzystać te wskaźniki, moim zdaniem jest zaklęty w tych dwóch wykresach. No i oczywiście, jak czytać te wskaźniki? Te wskaźniki są tworzone na podstawie ankiet i punktem odniesienia jest poziom 50 punktów. Wszystko, co jest powyżej 50 punktów, oznacza rozwój, ożywienie gospodarcze w danym sektorze bądź też w gospodarce. A każdy spadek poniżej poziomu 50 punktów oznacza recesję, spowolnienie i negatywne zjawiska, które się dzieją w danym sektorze czy też w gospodarce. I tak należy odczytywać te wskaźniki, które dzisiaj poznajemy i które jeszcze dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych rynek będzie musiał przetrawić. A co na indeksach giełdowych? Przypominam, indeks Standard & Poor's zachowuje się tak, jakby miał wkrótce przetestować psychologiczny poziom 5000 punktów. Przypominam, to jest miejsce, gdzie przebiega nie tylko psychologiczny, gładki poziom 5000 poziom, ale także górne ograniczenie 16-miesięcznego kanału wzrostowego, więc w tym miejscu może dojść do jakiegoś zatrzymania, korekty, wychłodzenia wskaźników itd., itd. Proszę zwrócić uwagę, że cały czas coraz lepiej względem szerokiego indeksu Nasdaq zachowują się te największe spółki z grupy Magnificent 7, czyli wspaniałe siódemki tych największych spółek technologicznych. Jeżeli obserwujemy indeks DAX, to on zachowuje się słabo i nie ma siły przejść przez ostatnie maksima wszechczasów. Wykres to też bardzo ładnie pokazuje. Relatywna słabość płynąca z zachowania euro bardzo ładnie kształtuje teraz słabość niemieckiego parkietu i pozostanie tak aż do czasu, aż europejska waluta nie będzie się wzmacniała. A co słychać na walutach? Dzisiejszy Powell powoduje, że jeszcze bardziej oddalają się perspektywy marcowej obniżki stóp procentowych w rynku. Nie ma także w 100% majowej obniżki stóp procentowych. Rynek nastawia się na czerwiec. Ale widzimy, jak bardzo teraz amerykański dolar na swoim indeksie koreluje z zachowaniem amerykańskich obligacji dwuletnich. I to także jest pewnego rodzaju wskazówka dla daytraderów, by patrzeć, czy rentowności amerykańskich obligacji wspierają, czy też negują tendencję, którą obserwujemy na rynku walutowym.
i dzięki temu zwiększyć albo zmniejszyć prawdopodobieństwo sukcesu naszych inwestycji na rynku walutowym. Sam euro-dolar, przekraczając ostatnie minima, daje sygnał do tego, żeby cofnąć się prawdopodobnie w rejon 1,0710, tam mamy kolejne zniesienie Fibonacciego i prawdopodobnie właśnie tak będziemy wkrótce się zachowywać, w takim kierunku rynek będzie obierał, taką stronę rynek będzie podążał i taka presja na rzecz amerykańskiego dolara jest jednak scenariuszem teraz najbardziej prawdopodobnym. Cały czas moim zdaniem należy porównywać i obserwować zachowanie amerykańskiego dolara względem rynku obligacji, spreadów oraz samych po prostu czystych rentowności amerykańskich papierów, które zwiększają albo zmniejszają atrakcyjność inwestowania w amerykańskim dolarze. Patrzmy także w ujęciu intradayowym na zachowanie ropy naftowej, gdzie testujemy ważne krótkoterminowe wsparcia. Jeżeli tendencja spadkowa będzie się utrzymywała, to w takiej sytuacji będziemy świadkami być może nawet kolejnego spadku poniżej 70 dolarów. Będziemy zwiększać prawdopodobieństwo, że procesy dezinflacyjne będą postępowały zgodnie z tym, co powiedziałem w pierwszej części tego materiału. No i także patrzmy na słabość miedzi. Nie udało się pokonać poziomu 8650, teraz mamy wyraźne spadki. Prawdopodobnie będziemy testować ostatnie minima i od tego będzie zależało to, czy miedź będzie jeszcze w stanie w krótkim terminie zareagować pozytywnie i wzmacniać tendencję wzrostową na indeksach giełdowych. No to jest bardzo ciekawe pytanie, natomiast te tendencje sygnalizuje Bitcoin. Bitcoin, który rośnie, dla wielu jest to wskaźnik wyprzedzający to, co się wydarzy na indeksach giełdowych, więc jeżeli Bitcoin rośnie, to jestem ciekawy, czy on także dobrze wskaże, że i dzisiejsza sesja na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych będzie wzrostowa. Będziemy się tym zajmować, ale zachowanie Bitcoina zwiększa szansę, że ta sama kryptowaluta będzie wkrótce dążyła i punktowo atakowała maksima wszechczasu, a maksima tej tendencji wzrostowej, a po jej pokonaniu będzie ruch w kierunku maksimów wszechczasów. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy. Przypominam, w kwietniu mamy halving, mamy obniżki stóp procentowych, a to jest wyborne środowisko ku temu, żeby kryptowaluty rosły, zwłaszcza, że równolegle na całym świecie mamy teraz presję na rzecz ryzyka. To naprawdę kryptowaluty bardzo lubią. I na koniec polskie aktywa. Polski złoty dzisiaj traci na wartości, co jest spowodowane oczywiście zachowaniem euro-dolara. Polskie obligacje są cały czas stabilne, co bardzo ładnie widać na tym ETF-ie, który skupia najważniejsze polskie obligacje. Mamy także punktowy test tej wielkiej 13-letniej linii trendu spadkowego na indeksie WIG. Mamy nowe maksima tendencji wzrostowej. Indeks giełdowy chce rosnąć. Zobaczymy, jak się zachowa w końcówce tego dnia, ponieważ z tych poziomów naprawdę może dojść do korekty i część inwestorów może spekulować na jakieś kolejne zatrzymanie, na konsolidację, na próbę wywołania drugiego szczytu. No ale będzie to oczywiście zależało od kondycji światowego, globalnego popytu na ryzyko. Natomiast warto pamiętać, że w tym rejonie ryzyko rośnie, a bez dalszego wsparcia, zwłaszcza kapitału zagranicznego, będzie bardzo trudno to obserwować, a przypominam, korelacja między euro-dolarem a polskim złotym, a polskimi aktywami jest bardzo silna, a tendencja spadkowa nie sprzyja indeksom giełdowym, więc z jednej strony wzrost indeksów giełdowych w Warszawie na fali spadków euro-dolara to jest pokaz siły, ale ta siła może się wkrótce wyczerpać i naprawdę w tej sytuacji warto być bardzo, bardzo czujnym i bardzo, bardzo uważać na giełdzie papierów wartościowych. Naprawdę bez odwrotu na eurodolarze może być bardzo ciężko, żeby sforsować opory, które są przed nami. Ja przypominam, cała strefa już zaczynająca się na tych poziomach, kończąca się w rejonie 2600 punktów, jest aż usiana potężnymi oporami. Byłbym bardzo zdziwiony, bardzo mile zaskoczony, gdyby indeks giełdowy rósł, ale intuicyjnie myślę, że na tych poziomach może dojść do jakiegoś zatrzymania. Naprawdę warto uważać. A jako, że ten tydzień jest bardzo interesujący, jeżeli chodzi o dane makroekonomiczne, o to, że rynek będzie się cały czas przygotowywał, co się będzie działo w kolejnych dniach, a zwłaszcza w przyszłym tygodniu dla Stanów Zjednoczonych, to zachęcam także do tego specjalnego materiału podlinkowanego tam na dole w opisie i w komentarzu, który zwiększa naszą pewność informacyjną co do tego, w którą stronę indeksy giełdowe, rynki światowe mogą podążyć. Więc jeżeli jesteś chętny,
Żeby zyskać odpowiedź na pytanie, w którą stronę tendencje rynkowe mogą podążyć, to zachęcam Cię do tego, żeby ten materiał podlinkowany na dole w opisie i w komentarzu, żeby się z nim zaznajomić oraz oczywiście z planami inwestycyjnymi, które pozwalają nam inwestować długoterminowe bez praktycznie żadnych prowizji, ponieważ inwestowanie długoterminowe nie wiąże się z tym, żebyśmy zawsze szukali dołków i sprzedawali zawsze na górkach, a żebyśmy systematycznie dokonywali naszych transakcji i dzięki temu budowali swój własny kapitał, żeby móc go przeznaczyć na wszystkie cele i wszystkie marzenia, które każdy z nas posiada. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. Widzimy się i słyszymy dzisiaj wieczorem o 22, gdy będziemy podsumowywać całą sesję w Stanach Zjednoczonych. Wszystkiego dobrego, dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć! Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.